Hej, to ja Monika i dzisiaj zapraszam Cię na test nowości. Będzie to podkład, a dokładnie krem BB marki IT Cosmetics i myślę, że idealny na te trwające upały. Zapraszam! Tak jak wspomniałam wcześniej, mamy wielkie upały, jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Dlatego używam jak najmniej kosmetyków. Obecnie bardzo lubię dni, kiedy nie muszę w ogóle nic nakładać na twarz. Oprócz oczywiście pielęgnacji i filtrów, bo to bardzo ważne. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym oto małym gagatku. Jest to krem CC, o nie BB, tylko CC, marki IT Cosmetics. Idealny na lato. Ta marka jest bardzo znana właśnie z tych kremów. On tutaj ma SPF 50, czyli również bardzo wysoki filtr przeciwsłoneczny. Dodatkowo jeszcze Wam tutaj powiem, że ma właśnie ujednolicać kolor, kryć, właśnie nawilżać i być anti-aging, czyli działać przeciwstarzeniowo. Ja wzięłam go tutaj w kolorze light. Wydaje mi się, że będzie dla mnie dobry, choć no nie wiem, nie miałam nigdy wcześniej styczności z tymi kremami, w ogóle z tą marką, dlatego jestem jej niesamowicie ciekawa. I to, czy nie będzie ciemniał, czy nie będzie robił mi ciastka, czy nie będzie podkreślał mi suchych miejsc, czy zmarszczek. No zobaczymy. Obietnice producenta naprawdę są fajne. Ma być właśnie takim lekkim zamiennikiem podkładów, ale takim właśnie z filtrem i ma pięknie wyglądać na skórze. Muszę się Wam przyznać, że kremy typu BBCC bardzo lubię nakładać właśnie palcami, ale po ostatnim podkładzie Maybelline, który możecie zobaczyć też na moim kanale, takie lekkie formuły, też kryjące, fajnie się nakłada gąbeczką i ten podkład, dokładnie ten krem, spróbuję nałożyć gąbeczko. Najpierw oczywiście dłonią, a potem wklepię gąbką. Dobrze, więc nie przedłużając, zaczynam. Trzeba wymieszać. Tubka jest naprawdę bardzo ładna, taka utrzymana naprawdę w fajnej tonacji. Srebrnej mamy tutaj pompkę, więc tym bardziej. I teraz uwaga, zobaczymy, czy jest dobry. Oj, formuła jest bardzo gęsta, zobaczcie, ona w ogóle nie spływa, więc naprawdę moja skóra takie formuły bardzo lubi, więc typowy taki krem. Co do koloru, myślę, że powinien pasować, może będzie delikatnie zbyt ciemny, ale ja tutaj mam troszeczkę opaleniznę, więc powinien się wpasować. I na początku oczywiście nałożę go palcami, zobaczymy jak konsystencja właśnie będzie się nakładać na moją skórę. Bardzo taki kremowy, pastowaty bym powiedziała. No, nie wiem. Bardzo kryjący i teraz jak już nałożyłam tą część, wklepię go ją po prostu gąbeczką. Ma piękny cytrynowy zapach. Pięknie pachnie, taka cytrynka prawdziwa. Aha, ja jeszcze nałożyłam na oczywiście swoją pielęgnację na twarz, ale dzisiaj zrezygnowałam z dodatkowego filtru, więc zobaczymy przy tych upałach, jak on będzie się zachowywał. To co, klepiemy następną stronę też i do dzieła. Jak sami widzicie, podkład jest bardzo, bardzo dobrze kryjący. Ten krem CC. W kamerze widać, że jest odrobinę zbyt ciemny, ale na żywo muszę Wam powiedzieć, że idealnie wpasuje się w
właśnie w ton mojej skóry. Nie jest też zbyt żółty, ale też nie jest zbyt różowy. Jeżeli mieliście wcześniej styczność z kremami, na przykład BB koreańskimi, to one mają odcień bardziej właśnie różowy lub taki wręcz brudny, szary. Dlatego po prostu, żeby zneutralizować żółtość cer i nadać im bardziej takiej porcelanowej, białawej barwy. To jest wszystko zamierzone. Tutaj w tym przypadku mamy naprawdę bardzo przyjemny, beżowy kolor, który naprawdę bardzo fajnie się wtopił w moją skórę. Co do konsystencji, tak jak widzieliście, formuła jest naprawdę taka gęsta, treściwa, przez co też kryjąca i wydaje mi się, że też bardzo wydajna, ponieważ ja nałożyłam taką jedną solidną pompkę na moją twarz i starczyło mi bez problemu na pokrycie całej buzi. Ja specjalnie tutaj sobie troszeczkę odgarniam włosy, żebyście mogli zobaczyć, jak on się ładnie wtopił w skórę. Jak na razie nie widzę ani podkreślenia zmarszczek, ani właśnie podkreślenia porów, co przy takim opale to jest u mnie normalne, że je mam, bardziej widoczne. Tutaj na nosie jeszcze troszeczkę trzeba go doklepać, ja zaraz go doklepię. Za chwilę wykonturuję sobie buzię na mokro. Użyję korektora, oczywiście odrobiny pudru, bo muszę to przypudrować. Ja zawsze pudruję swoje podkłady, ponieważ nie chcę ich, żeby się mi przemieszczały. I przyjdę do Was właśnie z takim połowicznym makijażem, aby zobaczyć dalszy step i powiedzieć, czy coś się z nim nie stało w tym międzyczasie. Dobrze, więc za chwilę się widzimy. Hej, przychodzę do Was już ze skończonym makijażem twarzy. Makijaż oczu zrobię poza kamerą, ponieważ nagrywam dla Was inny filmik w tym samym czasie, a teraz, który pojawi się oczywiście później, a teraz muszę Wam powiedzieć kilka słów, jak produkty i jak ten podkład, bądź co bądź, spisuje się na mojej buzi. Chciałam zaznaczyć, że ten podkład, a dokładnie to jest krem CC marki It Cosmetics, naprawdę, tak jak widzieliście, ma konsystencję, taką formułę gęstej pasty, która jest kryjąca i tak na pierwszy rzut oka, teraz widzę, że w kamerze nie wygląda najgorzej, jednak czy on daje mi takie poczucie nawilżenia? No nie bardzo. U mnie to jest dokładnie tak samo, zachowuje się, jakbym miała jakiś lekki podkład na skórze. Nie jest to nic właśnie takiego tak lekkiego, jak na przykład ten krem koloryzujący z Elfa, który możecie zobaczyć na innym moim filmiku, gdzie testowałam kilka nowości. Teraz tak, powiem Wam, że nie jest ten kolor zły. On na żywo wygląda bardziej, stapia się ze moją skórą niż tutaj w kamerze. Tutaj w kamerze widzę, że delikatnie, ale widzicie, jak się odsunę i widać mój dekolt. Wygląda to naprawdę dobrze. Nie jest, tak jak już mówiłam, i odcień, i ton, wszystko tutaj u mnie pasuje. Przyjął bardzo dobrze pod konturowanie na mokro. Dodałam również odrobinę korektora pod oczami oczywiście oraz tutaj na nos i na brodę. I muszę Wam powiedzieć, że on się dobrze wtopił, ten korektor. Nie było żadnego problemu, nie było ciastkowania, jest naprawdę dobrze. Przypudrowałam go delikatnie pudrem sypkim z Fenty Beauty. Znam ten puder, stosuję teraz go już od dłuższego czasu, też przy testowaniu nowości. Dzięki temu mam pewność i wiem po prostu, jak ten kosmetyk powinien się zachowywać w ciągu dnia. To, co mi się nie podoba, to jest to, że on nie zastyga i ja czuję cały czas go na skórze. Jeżeli dotknę skóry, to ja wiem, że on się po prostu przeniesie, nie jest on zastygający. No, mimo nałożonej właśnie bardzo cienkiej warstwy, ale tutaj też mogę powiedzieć na plus, że właśnie moja skóra lubi takie konsystencje, takie kremowe bardzo, dlatego że one wygładzają i naprawdę on optycznie wygładza moje właśnie wszystkie tutaj pory, zniwelował. Ja jestem pod wrażeniem, jak on wygląda. Oprócz tego nałożyłam delikatnie róż oraz rozświetlacz, który, jak widzicie, pięknie się mieni, naprawdę tutaj nic nie muszę kombinować.
Jedyne, co mi się nie podoba, ale to nie jest wina totalna tego podkładu, to okolica pod moimi oczami. Po dłuższej przerwie użyłam pod oczy korektor marki Too Faced i zauważyłam, że on strasznie nie zgrał się z moją skórą pod oczami. I bardzo to postarza, ponieważ zaznaczy mi wszystkie linie, i te starcze, i te mimiczne, więc nie wygląda to aż tak zaatrakcyjnie. Ale z drugiej strony nie jest to właśnie wina w żadnym sensie podkładu. Ten korektor również z tym podkładem się zgrał właśnie tam w miejscach, które go nałożyłam. Więc jak na stan obecny, a mam ten podkład już, bo miałam krótką przerwę, podkład skończyłam o godzinie 9:30, teraz mamy 11:00, więc troszeczkę miałam telefon, więc on już sobie posiedział na mojej skórze. I już mogę zauważyć, że on fajnie się w nią wtopił. Przyjdę do Was oczywiście z podsumowaniem pod koniec dnia i zobaczymy po całym dniu upalnego dnia, bo naprawdę dzisiaj jest upalne temperatury są. Jest ponad 30 stopni, jak ten kosmetyk będzie wyglądał. Ale przecież ten kosmetyk jest dedykowany okresowi właśnie letniemu, z tak wysokim filtrem 50, więc tutaj musi dobrze się sprawdzić. Przyjdę do Was, u Was za chwilę, u mnie po całym dniu. Więc ja się teraz z Wami żegnam i do zobaczenia za kilka godzin. Witajcie kochani, wieczornym podsumowaniu. Mamy godzinę 6:30 do 7:00. Ja skończyłam makijaż o godzinie 9:15, więc mamy kawał czasu za sobą. Naprawdę temperatura była dzisiaj 36 stopni, więc naprawdę tropikalna. Ja na twarzy nic nie poprawiałam, więc możecie zobaczyć, jak ten podkład wygląda teraz po właśnie tylu godzinach. Dodam tylko, że świecenie uważam za genialne, ponieważ moja skóra praktycznie, no tylko tutaj jak widzicie, troszeczkę się świeci, ale możecie tutaj z przybliżenia zauważyć, że naprawdę wygląda wspaniale. Obawiałam się troszeczkę, że on ściemnieje w ciągu dnia, tuż po nałożeniu on jest tak, wydawał mi się dość ciemnym podkładem, ale idealnie widzicie? Idealnie wpisał się w mój ton skóry. I przy moim dekolcie wygląda naprawdę znośnie, wręcz bym powiedziała, że idealnie. Więc naprawdę jestem zadowolona. Nic tutaj się nie zadziało, ja byłam i na dworzu, i w domu. I chciałam Wam powiedzieć, że wszystkie to konturowanie na mokro, rozświetlacze, wszystko jest widoczne, róż nałożony. Nigdzie mi się nie zebrał w żadne zmarszczki, nie podkreślił mi porów. Więc uważam, że naprawdę jako taki krem CC, który troszeczkę przeraził mnie swoją formułą, taką gęstą pastą, no muszę mu oddać to, że na twarzy wygląda genialnie i jak na razie z tych wszystkich moich tutaj testowanych, nawet na kanale tutaj podkładów, ten krem CC z IT Cosmetics zajmuje pierwsze miejsce. Pobił wszystkie lekkie podkłady, letnie podkłady, podkłady, które są półtransparentne, które są full coverage, czyli pełnokryjące. Ten podkład naprawdę zasługuje na miejsce pierwsze, ponieważ nigdy bym się nie spodziewała tak dobrego wrażenia i efektu, jakie daje na skórze. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jestem zakochana w tym, jak on wygląda. Powiem Wam jeszcze, że tutaj miałam takie malutkie niedoskonałość, dokładnie taką kropeczkę. Ta kropeczka z czasem oczywiście przebija, ale nie powiększa się, nie uwydatnia tej kropki, tego czerwonego miejsca, więc ja jestem naprawdę jak najbardziej na tak. Jeszcze Wam powiem, że zobaczę jeszcze, jak jest z wydajnością tego produktu, ponieważ takie gęste produkty zazwyczaj są bardziej wydajne, ale tutaj niestety nałożyłam go i tak widzę, że w tym opakowaniu zrobiła się taka nagła luka, więc zobaczymy jeszcze z jego wydajnością w trakcie używania. Więc tutaj Wam, na pewno Wam gdzieś tam dam odnośnik, albo po prostu wyczekujcie denka, będzie w denku. Tak, więc jeżeli jesteście mniej więcej na takiej, w takiej koloru skóry, czy też odcienia skóry obecnie, w
ten kolor light, który mam, jest naprawdę bardzo fajnie się spisuje i daje radę przy jasnych skórach, więc no na pewno nie jest to ultra light taki dla bladziochów, ale dla takich, jak ja mówię, jasnych na pewno ładnie wtopi się w Waszą skórę. Dziękuję jeszcze raz za to, że byliście dzisiaj ze mną, za wszystkie komentarze, lajki, subskrypcje nowe, oczywiście również dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Was i życzę Wam troszeczkę chłodniejszego odpoczynku i wieczoru miłego lub dnia, jeżeli mnie oglądacie dnia w dzień. Więc dziękuję i do usłyszenia. Do następnego filmiku. Pa, pa!